Po ogłoszeniu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad ilości złożonych ofert na budowę odcinka drogi S61 od Suwałk do Budziska oraz zawartych w ofertach cen, głos zabrała firma, która pierwotnie miała tę drogę wybudować. Impresa Pizarotti wydała oświadczenie. Wynika z niego, że oczekiwana przez nią na wiosnę 2019 roku korekta wartości kontraktu pozwoliłaby wybudować ten odcinek za ponad 100. 75 milionów mniej niż wartość najtańszej spośród teraz złożonych ofert. Wniosek o zwiększenie wartości kontraktu Włosi uzasadniali poważnym wzrostem cen materiałów budowlanych, wzrostem kosztów paliw oraz kosztów pracy. Ich oczekiwania finansowe i przedstawione do nich uzasadnienie nie przekonały wtedy inwestora, który stanowczo odmawiał korekty wartości kontraktu. Umowa, jak podkreśla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad została rozwiązana z Włochami z powodu znikomego zaawansowania kontraktu. Sięgnęło ono zaledwie 2%, a czasu na realizację upłynęło aż 70%. Pizarotti odbija piłeczkę i twierdzi, że opóźnienia wynikały z poślizgu w wydaniu zezwolenia na budowę, na które firma czekała aż 9 miesięcy. Włosi oświadczyli również, że to oni odstąpili od wykonania kontraktu. A nie inwestor. Niezależnie od przepychanek słownych pomiędzy inwestorem a byłym wykonawcą, trwa ocena ofert złożonych w nowym przetargu z sierpnia bieżącego roku. A drogi, jak nie było, tak nie ma.